Jestem na przysłopie Miętusim na wysokości 1189 metrów nad poziomem morza. Jest to przełęcz między Chrubym Reglem a Skorusniakiem, oddzielająca Dolinę Kościeliską od Doliny Małej Łąki. Jest tutaj węzeł szlaków turystycznych, m.in. czarny szlak ścieżki nad Reglami. Możemy też dojść do Stanikowego Żlebu oraz na Czerwone Wierchy. Z przysłopu rozlega się panorama na środkową część Doliny Kościeliskiej. Najwybitniejszy w krajobrazie jest Kominiarski Wierch, poniżej którego jest polana na stołach z trzema szałasami. Bardziej na północ mamy głębokie siodło przełęczy Przysłop Kominiarski, a następnie zadnią Kopkę Kościeliską. Nad zachodnim krańcem polany wznosi się zawiesista turnia z charakterystycznym śladem po obrywie skalnym z wczesnej wiosny 2007 roku. Termin przysłop jest rozpowszechniony w polskich, słowackich i ruskich nazwach topograficznych w Karpatach, na obszarze wołoskich wędrówek pasterskich i oznacza miejsce na grzbiecie, przełęcz lub rzadziej szczyt. Poniżej przełęczy na polanie Miętusiej stał niegdyś szałas pasterski, który w 1933 roku został zaadoptowany przez Romana Krzeptowskiego na schronisko. W rękach rodziny Krzeptowskich schronisko było do 1968 roku. Gospodarzami schroniska do początku lat 70. byli Bronisława Staszel-Polankowa, Stanisława Woźniak oraz Franciszek Styrczula-Ptaś. W późniejszym czasie budynek został przejęty przez Taczański Park Narodowy i był dzierżawiony góralom. W 1986 roku niewykorzystywany spłonął.